Cześć, z tej strony Ranger i witajcie w przeglądzie aktualizacji wodnej, czyli 1.13. Jest to update wręcz gigantyczny i ze względu właśnie na jego rozmiary zdecydowałem się podzielić przegląd na aż 4 części. W tej pierwszej omówię zmiany z generowaniem się świata, czyli nowe biomy, struktury i wszystko, co się z tym wiąże. W kolejnych znajdziecie nowe moby, nowe mechaniki oraz zmiany z komendami. Jeśli chcecie więc dowiedzieć się wszystkiego o najnowszej wersji Minecrafta, zapraszam do oglądania wszystkich 4 części, a jeśli interesuje Was tylko jakieś wybrane zagadnienie, to w karcie w prawym górnym rogu macie wszystkie filmy dostępne i możecie tam sobie wybrać to, co Was interesuje. Ja jednak już nie będę przedłużał tego wstępu, zaczynajmy dzisiejszy przegląd. A zaczniemy od biomów oceanicznych. Od teraz biom ocean jest podzielony na kilka biomów względem temperatury. W grze znajdziemy głębokie i płytkie wersje biomów: zamarznięty ocean, zimny ocean, zwykły ocean, letni ocean oraz tylko zwykły płytki ciepły ocean. Istnieje w grze co prawda wersja głęboka, ale nie generuje się naturalnie. Najbardziej zauważalną różnicą jest to, że letnie i ciepłe oceany mają dno z piachu, a zimniejsze warianty tego biomu mają dno ze żwiru. Oprócz tego w zamarzniętych i ciepłych oceanach znajdziemy dodatkowe, bardzo interesujące rzeczy. Na tych pierwszych pojawią się góry lodowe, złożone z 3 rodzajów lodu, czyli zwykłego, spakowanego oraz nowego, niebieskiego. Występuje on jednak najrzadziej ze wszystkich bloków, które znajdują się na tym biomie, a jeśli chodzi o jego właściwości, to poruszamy się na nim szybciej niż na zwykłym i spakowanym lodzie, jednak przyspieszenie do pełnej prędkości zajmuje nam więcej czasu. Oprócz tego niebieski lód możemy stworzyć, używając do tego 9 bloków spakowanego lodu. Same struktury gór lodowych są także czasami pokryte śniegiem, a na biomie zamarznięty ocean spawnują się niedźwiedzie polarne. W najcieplejszym zaś wariancie naszych mórz będziemy spotykać rafy koralowe. W nich z kolei znajdziemy 5 różnych rodzajów koralowców. Niebieski organkowiec muzyczny, różowy koralowiec mózgowy, fioletowy koralowiec, który według Google'a nie ma polskiej nazwy, natomiast na ekranie widzicie nazwę naukową, której nie jestem w stanie wymówić, po dosłownym przetłumaczeniu angielskiej nazwy znajdującej się oryginalnie w grze, dowiemy się, że jest to koralowiec bąbelkowy. Kolejny koralowiec to koralowiec czerwony, kiedy przetłumaczymy dosłownie nazwę angielską, będzie to koralowiec ognisty. I ostatnim wariantem jest żółty koralowiec czteropromienny. Ciekawostka odnośnie tego ostatniego to to, że w prawdziwym świecie jest on wymarły. Każdy z koralowców ma także swoje wachlarze oraz bloki. Wachlarze oraz koralowce możemy zbierać bez żadnego narzędzia, a do bloków potrzebujemy kilofa z jedwabnym dotykiem. Bloki, które zbierzemy bez jedwabnego dotyku, także otrzymamy, ale będą to bloki martwe. Cały czas zachowają swój gatunek, ale tekstura ich będzie szara. Oprócz tego bloki koralowców będą także umierać, kiedy stracą kontakt z wodą. Wtedy nieodwracalnie zamienią się w swój martwy wariant. Ostatnią rzeczą odnośnie raf koralowych jest to, że generują się one podobnie jak biomy kwiatkowe. Więcej koralowców znajduje się w środku rafy, a mniej na zewnątrz. Kolejny nowy organizm związany z generowaniem się oceanów to strzykwy. Są one porozmieszczane od teraz losowo w ciepłych oceanach, także czasami na blokach koralowców. Strzykw może być 4 na bloku. Bardzo ciekawą ich właściwością jest to, że świecą pod wodą, tym mocniej im więcej ich jest na bloku. Podobnie jak koralowce, zbieramy je od razu i niepotrzebne nam są do tego żadne narzędzia. Po użyciu na nich mączki kostnej będą się rozrastać, czy to po prostu będzie ich więcej na tym jednym konkretnym bloku, gdzie już rosły, czy też po prostu pojawią się na blokach okolicznych. Kiedy postawimy je na lądzie, nie będą miały tej takiej wystającej jasnej części ze środka, będzie to tylko taka jakby forma. Możemy je także przepalić i wtedy otrzymamy limonkowy barwnik. Ostatnią rzeczą odnośnie biomów oceanicznych jest to, że woda ma na każdym inny kolor. Im cieplejszy biom, tym woda będzie jaśniejsza.
Oprócz tego na każdym biomie woda także otrzymała nowy kolor. On jest co prawda ten sam na wszystkich, ale zdecydowanie różni się od tego, co było w grze do tej pory. I na bagnach woda również będzie w innym odcieniu, będzie taka oto żółto-zielono-brązowa. Kolejną nowością w generowaniu się terenu są podmorskie kaniony i jaskinie. Jaskinie te będą całe zalane wodą, ale oprócz tego nie różnią się niczym od zwykłych jaskiń. Kaniony natomiast będą otwierać się do dna oceanicznego. Eksplorując te biomy będziemy mogli spotkać rozpadliny, które sięgają czasami aż do poziomu lawy. Wtedy na dnie generuje się oczywiście obsidian oraz magmowe bloki. Wtedy pojawiają się kolumny bąbelków, ale więcej o nich w części trzeciej. Wszystkie oceany, za wyłączeniem wariantu najcieplejszego, będą wypełnione kolejną nowością – glonami, a konkretniej listownicami. Rosną one do powierzchni wody, czyli ich wysokość jest ograniczona tylko i wyłącznie przez to, jak głęboko są posadzone. Możemy je zbierać i wtedy otrzymamy taki item oto, wygląda on trochę jak liść. Po przepaleniu otrzymujemy suszone listownice i stają się one wtedy pożywieniem. Możemy je jeść szybciej niż inne rodzaje pożywienia, ale odnawiają one tylko jeden punkt głodu. Z suszonych listownic możemy robić także blok, tworzymy to po prostu ustawiając 9 suszonych listownic w craftingu. Ten blok służy jako paliwo i może przepalić aż 20 itemów. Możemy go także przetworzyć z powrotem na 9 suszonych listownic. Kolejną podwodną formą życia jest morska trawa. Występuje ona w dwóch wariantach, niskim oraz wysokim. Za pomocą mączki kostnej uszytej na dnie możemy je jakby wyrosnąć z niczego, podobnie jak zwykłą trawę wysoką na trawie. Możemy także zwiększyć wysokość takiej trawy z niskiego do wysokiego wariantu. Jeśli chodzi o biomy, w jakich ta trawa będzie się pojawiać, to są to wszystkie oceany, rzeki oraz bagna. Ciekawą właściwością, nazwijmy je podwodnych roślin, jest to, że mogą one rosnąć na wszystkich stałych blokach, o ile te znajdują się pod wodą, z wyłączeniem bloków magmy. I teraz przejdę do chyba najciekawszego elementu dzisiejszego odcinka, czyli do nowych struktur. W pierwszej kolejności omówię podwodne ruiny, ale zanim przejdę do szczegółów, chciałbym wam polecić filmik Kisumy, w którym omawia on wszystkie rodzaje tych struktur po kolei. Oczywiście jest on w języku angielskim, ale jeśli ktoś nie ma z tym problemów, to zapraszam, naprawdę warto to obejrzeć. Link oczywiście macie w opisie. Przechodząc już wreszcie do podwodnych ruin. W grze znajdziemy dwa warianty. W chłodnych biomach, czyli tych, które mają żwirowe dno, podwodne ruiny będą zbudowane głównie z kamiennych cegieł. Oprócz tego znajdziemy tam cegły, deski, granit, zamszony bruk i kilka innych bloków dekoracyjnych. Oprócz tego każda ze struktur ma trzy warianty. Dodatkowo, oprócz tych zwykłych cegieł, może ona być zbudowana z zamszonych lub popękanych cegieł. W grze jednak nie znajdziemy budynków złożonych tylko z jednych, drugich bądź trzecich cegieł, zawsze będą one przemieszane. W ciepłych oceanach natomiast podwodne ruiny będą stworzone z sandstone'u oraz innych różnych bloków dekoracyjnych, takich jak granit czy dioryt. Wszystkie struktury, niezależnie od tego, w jakich biomach się generują, mają dwa podwarianty. Występują struktury małe oraz duże. Małych jest 8, a dużych 4. Czyli w sumie, tak jak pamiętacie, że są trzy warianty tych w chłodnych biomach, jest 12, nazwijmy je, ciepłobiomowych struktur i 36 zimno. Oczywiście tych zimnobiomowych będzie w grze dużo, dużo więcej, bo one są przemieszane między sobą. Oprócz samych budynków, w okolicy będą pojawiać się kolumny bąbelków. Będzie to także miejsce spawnowania się nowego moba, topielca. Więcej o nim w drugiej części, w której będę omawiał wszystkie nowe moby. Same ruiny generują się samotnie lub w większych skupiskach, tworząc swojego rodzaju wioski. Czasami będą także pojawiać się na brzegu lub będą nieco wystawać z wody. Znajdziemy tam także skrzynie z lutem, czasami będą one lekko zakopane. Samego lutu, tak jak i struktur, są dwa rodzaje. W tych większych podwodnych ruinach będziemy mogli znaleźć węgiel, samorodki złota, szmaragdy, pszenicę oraz jeden item z następującej listy. Złote jabłko, zaklęta książka, skórzana tunika, złoty hełm, wędka z losowymi zaklęciami oraz mapa do skarbu.
W małych strukturach będziemy mogli z kolei znaleźć węgiel, kamienne siekiery, zgniłe mięso, szmaragdy, pszenicę oraz zawsze jeden item znów z kolejnej listy. Jest na niej skórzana tunika, złoty hełm, wędka z losowymi zaklęciami oraz mapa do skarbu. Drugą nową strukturą dodaną w wersji 1.13 są wraki statków. Podobnie jak w przypadku podwodnych ruin, polecam wam drugi film Kisumy, który pokazuje wszystkie rodzaje wraków statków. Zapraszam do oglądania tego filmu, link macie w opisie. Struktury te generują się we wszystkich oceanach, na plażach oraz bardzo rzadko w rzekach. Występują one w trzech rodzajach. Możemy znaleźć tylko dziób statku, tylko jego rufę lub cały, powiedzmy, nieuszkodzony. Istnieją także w grze dwa podrodzaje, zwykłe oraz podniszczone. Każdy może być umiejscowiony normalnie, na boku lub do góry dnem. Istnieje również jeszcze jeden rodzaj, który występuje tylko w normalnym ustawieniu, nie może być przewrócony na bok lub do góry dnem. Jest to wrak z masztem oraz jego wersja podniszczona. Generując wraki statków, gra wybiera dwa losowe rodzaje drewna, oprócz drewna akacjowego, i z nich generuje statki. Także występuje tam obdarte drewno, ale o nim później. Maksymalnie w takim statku możemy znaleźć trzy skrzynie z lutem, które generują się zawsze w tych samych miejscach. Zawsze na dziobie znajdziemy skrzynię zapasów. W środku będą różne rodzaje jedzenia i innych przedmiotów. Nie będę tłumaczył dokładnie, jakie itemy, jaka jest szansa na znalezienie konkretnego przedmiotu, ale będziemy mogli znaleźć tam papier, ziemniaki, trujące ziemniaki, marchewki, pszenicę, węgiel, zgniłe mięso, dynie, proch strzelniczy, TNT, a także czasami części skórzonej zbroi. Druga skrzynia z lutem to skrzynia skarbów, która pojawia się w górnej części rufy. W niej będziemy mogli znaleźć sztabki oraz samorodki żelaza i złota, szmaragdy, diamenty, butelki z doświadczeniem oraz lazuryt. Ostatnią skrzynką jest skrzynia mapy, która pojawia się zawsze w dolnej części rufy. Zawsze będziemy mogli tam znaleźć mapę do zakopanego skarbu oraz także inne itemy, kompas, pustą mapę, zegarek, papier, pióra oraz książki. Dość oczywistą moim zdaniem rzeczą, ale jednak istotną jest to, że jeśli jakiejś części statku nie ma, to nie ma także skrzyni, które w niej by były. Wspomniałem także o nowej, powiedzmy, że strukturze, czyli o zakopanych skarbach. Możemy znaleźć mapy do nich prowadzące, które działają podobnie jak te prowadzące do leśnej posiadłości lub podwodnej świątyni. Znakiem X oznaczone jest położenie takiej skrzyni. Jest ona zawsze zakopana kilka bloków pod ziemią. Najczęściej występuje ona na plaży, a czasami na brzegu morza, ale pod wodą. W takiej skrzyni ze skarbem znajdziemy zawsze serce morza, bardzo interesujący przedmiot, o którym więcej w części trzeciej. Możemy także znaleźć sztabki żelaza i złota, TNT, szmaragdy, diamenty lub kryształy pryzmarynu. Oprócz tego pojawią się tam upieczone ryby, a czasami żelazny miecz lub skórzana tunika. I zbliżając się już powoli do końca tej części przeglądu, pojawił się nowy rodzaj generowania świata, czyli Buffet Mode. Jest on w grze jako zastępstwo dla własnych, dostosowywalnych światów. Te mają wrócić w nowej, ulepszonej formie w jednym z kolejnych update'ów, jednak w tej chwili nie są dostępne. Możemy wybrać trzy tryby generowania się świata. Zwykły, nazwany powierzchniowym, netherowy, nazwany jaskiniami oraz endowy, nazwany unoszącymi się wyspami. Do tego z poziomu gry możemy wybrać tylko jeden biom. Grzebiąc w plikach gry możemy wybrać więcej, ale to nie jest funkcja bezpośrednio zaimplementowana w 1.13. Kiedy taki świat wygenerujemy, nie będzie się działo nic specjalnie ciekawego, będzie to po prostu jeden biom umieszczony albo na takim zwykłym świecie, albo w takich jaskiniach neterowych. Najciekawsze rzeczy będą pojawiać się na generatorze wysp, bowiem znajdziemy jakieś latające bloki wody i struktury. Będzie to powodować także dużo lagów, kiedy na przykład ta woda z zatopionych jaskiń, jeśli ustawimy, że ma się generować ocean, będzie spadać do dołu aż do poziomu zero. Ale tutaj nie będę już specjalnie omawiał, co tutaj jeszcze można znaleźć. To jest coś, czym jak chcecie, możecie pobawić się sami. I ponieważ nie pasowało mi to do żadnej innej części, to jeszcze tutaj omówię inne nowe bloki, które pojawiły się w grze. O pierwszym już wspomniałem przy okazji wraków statków, jest to obdarte drewno. Tworzymy je za pomocą kliknięcia prawym przyciskiem myszy, gdy trzymamy siekierę, oczywiście na zwykły blok drewna.
te moim zdaniem mają naprawdę ciekawą teksturę i zapewniam Was, że jeśli będziecie śledzić uważnie mój kanał, na pewno gdzieś będę je stosował. Oprócz tego w grze pojawiły się trapdory, przyciski i płytki naciskowe ze wszystkich rodzajów drewna. Wszystkie rodzaje pryzmarynu mają także w tej chwili swoje półpłytki oraz schodki. Do tego w grze pojawiły się bloki już istniejące w niej, to jest, wiem, trochę może masło maślane, ale do tej pory bloki te były możliwe do uzyskania tylko przy pomocy komend, a teraz wszystkie one występują w menu gry Creative, a niektóre możemy stworzyć. Pojawiła się spetryfikowana dębowa półpłytka. Jest to blok, który istnieje w grze już naprawdę od długiego czasu, a jego geneza jest następująca. Kiedyś, dawno, dawno temu, w starych dniach bety, kiedy pierwszy raz dodano drewniane półpłytki, to one miały właściwości kamiennych półpłytek, bowiem zmieniono tylko ich teksturę oraz crafting. Przez bardzo długi czas istniały one w grze, ale nie było do nich żadnego dostępu poza komendami, no i teraz to się zmieniło, możemy już je uzyskać z ekwipunku trybu gry kreatywnego. Innymi blokami, których tyczy się to samo, są warianty zwykły oraz czerwony gładkiego sandstone'a. Stary gładki sandstone od teraz nazywa się wycięty sandstone, a nowy to jest po prostu tekstura spodu tego bloku na wszystkich jego ścianach. Oprócz tego będziemy mieli już łatwy dostęp do podwójnych półpłytek kamiennych oraz kwarcowych. Tekstura tej podwójnej półpłytki kamiennej jest jedną z moich ulubionych tekstur w grze i szkoda, że nie ma żadnego sposobu, by stworzyć ją na trybie gry przetrwania. Kolejnymi nowymi blokami, tym razem już możliwymi do skraftowania, są bloki kory. Tworzymy je w następujący sposób. Musimy ustawić po prostu 4 bloki drewna w oknie craftingu. Otrzymujemy wtedy blok kory, który od zwykłego drewna różni się tym, że ma teksturę jego ścianki na każdej ze swoich stron, także na górze i na dole. I ostatnim nowym blokiem jest obdarty blok kory, który tworzymy w analogiczny sposób do zwykłego obdartego bloku drewna. Po prostu musimy kliknąć siekierą prawym przyciskiem myszy na dany blok kory. Jeśli chodzi o tą część przeglądu wodnej aktualizacji, to by było na tyle. Jeśli chcecie wiedzieć więcej, wszystko może, o całym update'cie 1.13, zapraszam do oglądania pozostałych filmów, playlistę znajdziecie w karcie w prawym górnym rogu ekranu. Jeśli ten film Ci się spodobał, nie zapomnij zostawić łapki w górę, a także zasubskrybować mojego kanału i kliknąć w dzwoneczek, żeby być na bieżąco. Do zobaczenia w następnych częściach przeglądu oraz w innych filmach na moim kanale. Cześć!